Państwa. Tematem dzisiejszego naszego panelu jest udzielenie odpowiedzi, co mógłbym zrobić lepiej, co mógłbym zrobić efektywniej z moim portfelem, przy założeniu, że rozpocząłem już jego inwestycje. Tak na wstępie chcielibyśmy pogratulować tym Państwu, którzy rozpoczęli już budowę indywidualnych portfeli inwestycyjnych, ponieważ miejmy świadomość, że ta część społeczeństwa stanowi taką niszową grupę. Powołując się na slajdy wcześniejszy panel naszych kolegów Bartka i Krzysztofa, chcielibyśmy jeszcze raz podkreślić, że Polacy inwestują zaledwie część swojego całego majątku. Jest to wielkość rzędu 20%. Czyli jeżeli skonfrontujemy to sobie z takim portfelem inwestycyjnym klienta czy Europy Zachodniej, czy innych rynków rozwiniętych, w tych właśnie krajach Europy Zachodniej inwestorzy inwestują około 50, 60 czy nawet 70% wartości swojego portfela. No ale dobrze, wracając do tematu, co mógłbym zrobić lepiej, co mógłbym zrobić efektywniej w swoim portfelu. No i tak z naszego doświadczenia, przeglądając dziesiątki portfeli takich klientów indywidualnych, nasuwa nam się jeden z wielu wniosków, iż klienci polscy w tej swojej części akcyjnej zdecydowanie preferują akcje polskie. No, stanowi to pewnego rodzaju taki błąd behawioralny, który nazwany jest home bias, czyli takie zakotwiczenie lokalne. I skąd ten błąd się pojawia, jak on się rodzi? No oczywiście wybierając spółki i alokując tą część portfela indywidualnego, dobieramy te podmioty, które znam. Czyli na przykład inwestujemy w spółkę PKN-u, ponieważ tankujemy na stacjach Orlen. Inwestujemy w akcje PKO BP czy PKO SA, ponieważ posiadamy tam konta bankowe. No i wydaje nam się, że znamy te spółki, wiemy, czym one się zajmują, jaka jest ich filozofia biznesu, stąd zdecydowanie lepiej preferujemy tego typu podmioty w naszym indywidualnym portfelu inwestycyjnym. Chcielibyśmy jednak podkreślić, iż koncentrując swoją część akcyjną portfela wyłącznie na lokalnym rynku, narażamy się na swoiste ryzyko specyficzne, czyli to jest ryzyko jednego kraju, ryzyko legislacyjne, ryzyko konkretnych branż. No i teraz zachęcamy naszych klientów do tego, aby postarać się te indywidualne portfele inwestycyjne zdecydowanie mocniej rozproszyć, zdecydowanie mocniej zdywersyfikować w oparciu o taką alokację globalną, rozproszoną zdecydowanie szeroko geograficznie. I tutaj jakby posłużę się przykładem, poproszę o wyświetlenie pierwszego slajdu. Dobierając poszczególne elementy do części akcyjnej, warto spojrzeć na ich kapitalizację. Teraz przyjrzyjmy się, jaka jest wielkość kapitalizacji całej polskiej giełdy versus inne pojedyncze podmioty światowe. No i polska giełda zobrazowana indeksem WIG, czyli ten taki najszersza miara polskiej giełdy, ona posiada kapitalizację rzędu 1 biliona złotych. Czyli jeżeli to sprowadzimy sobie do dolarów, no to będzie około 300 miliardów dolarów. I teraz spójrzmy, że Polska pod względem swojej kapitalizacji posiada porównywalną wielkość, tak jak pojedyncze podmioty typu Netflix, typu Procter & Gamble, typu Disney czy Walmart. No już pomijając te największe światowe podmioty, jakimi jest Apple czy Microsoft, Amazon i Google. Czyli patrząc sobie bezpośrednio na kapitalizację, nasza cała giełda polska ze wszystkimi podmiotami, które są na niej notowane, powinna stanowić wyłącznie część tego indywidualnego portfela akcyjnego. Warto również tą kapitalizację polskiej giełdy skonfrontować sobie z najszerszymi indeksami światowymi.
No i tutaj do takich należą MSCI World, który uwzględnia spółki i giełdy z krajów rozwiniętych. Jego kapitalizacja sięga 60 trylionów dolarów. Drugim, jeszcze większym indeksem światowym jest MSCI World All Countries, czyli oprócz tych krajów rozwiniętych dokładamy sobie jeszcze kraje rozwijające się. I tego typu indeks posiada kapitalizację rzędu 60 trylionów. Mam tego świadomość, że przeliczanie bilionów, trylionów nie jest łatwym zajęciem. Jeszcze do tego wkrada nam się przewalutowanie, czy jest to w złotówkach, czy jest to w dolarach. Również przyznam się Państwu, że i mi zajęło to kilka minut, aby to poprawnie policzyć. Dlatego warto sobie to jakby zobrazować takim namacalnym przykładem. Jeżeli skonfrontujemy sobie te kapitalizacje giełdy polskiej do giełdy światowej, to okazuje się, że Polska stanowi zaledwie około 0,5% kapitalizacji tych rynków rozwiniętych, a jeżeli spojrzymy sobie na cały świat, jest to około 0,3%. Czyli jak mielibyśmy to tak właśnie zobrazować takim namacalnym przykładem, porównajmy może to do Pałacu Kultury, bo to gdzieś utkwiło mi w pamięci, że jeżeli ten Pałac Kultury posiada 230 metrów wysokości, czy z anteną, tak jak Wikipedia podaje, 237, to jeżeli przemnożymy sobie tą wysokość przez te udziały 0,5% czy 0,3%, uzyskamy kilkadziesiąt centymetrów. Czyli jeżeli byśmy chcieli wejść na Pałac Kultury, korzystając z tej kapitalizacji światowej, to Polska to powinna stanowić zaledwie kilka pierwszych kroków w naszym portfelu. Co nam daje taka dywersyfikacja? Dywersyfikacja taka pozwala nam na uniknięcie ryzyka specyficznego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo istotna, dzięki takiej globalnej dywersyfikacji uczestniczymy w globalnych trendach, nowoczesnych trendach, których często nie ma na naszym lokalnym rynku, typu sektor IT, typu nowoczesny healthcare, czyli służba zdrowia. No i oczywiście trzecim takim elementem bardzo istotnym jest to, iż nasza część portfela jest ulokowana w krajach rozwiniętych, które posiadają relatywnie mniejsze ryzyko względem krajów rozwijających się, do których między innymi należy Polska. Ten brak dywersyfikacji, o którym mówił Arek, to tylko jeden z problemów, które obserwujemy powszechnie wśród inwestorów i naszych klientów. A konsekwencje tych różnych błędów są niestety bardzo poważne. I w tym kontekście chciałbym Państwu pokazać jeden z, wydaje mi się, z ciekawszych wykresów o inwestowaniu. Tu na kolejnym slajdzie pokazujemy średnie roczne wyniki różnych klas aktywów za ostatnie 20 lat, czyli ile można było historycznie zarobić, inwestując w różne aktywa. Jak Państwo widzą, w tym okresie najwyższe stopy zwrotu przyniosły o dziwo obligacje o rynku spekulacyjnym, tak zwane high yieldy, około 8%. Na drugim miejscu z podobnym wynikiem mamy akcje małych spółek amerykańskich. Na podium z wynikiem 7% rocznie zamykają akcje z rynków wschodzących. Taki najszerszy indeks akcji amerykańskich wypadł tylko nieco gorzej, bo zyskiwał średnio 6% rocznie. Ale to i tak jest niezły wynik, jak weźmiemy pod uwagę, że początek tego okresu przypada dokładnie przed pęknięciem bańki internetowej, czyli lata 90., końcówka. W tym samym okresie świetnie zachowywały się również obligacje. One zyskiwały średnio około 5% rocznie. A taki typowy, często pokazywany portfel 60-40, złożony z akcji do obligacji, wypracował więc wynik około 5,5%. Też wydaje mi się bardzo dobry rezultat. Natomiast to, co jest najbardziej szokujące w tym wykresie, jest to, że przeciętny inwestor zyskał nie tylko mniej niż portfel 60-40, ale nawet same obligacje, bo było to tylko około 2,5% rocznie. Czyli wychodzi na to, że średnio my ledwo pobijamy inflację. No i pytanie, z czegoś taka różnica bierze. To zbadała jedna z amerykańskich firm badawczych, która porównywała wyniki funduszy z wynikami inwestorów w tych właśnie funduszach. To widać na kolejnym slajdzie. Okazuje się, że powodów tych różnic jest kilka. Częściowo są to rzeczy dość prozaiczne, na przykład jak potrzeba wypłaty środków, czy brak wolnej gotówki na inwestycje.
Sporą część tej różnicy tłumaczą też koszty, ale zdecydowanie najważniejsze, tłumaczące prawie połowę całej różnicy, są błędy behawioralne. I takich przykładów błędów jest oczywiście mnóstwo. Ja podam może kilka, które wydają mi się dość powszechne i sam spotykam w swojej pracy zawodowej. Takim częstym błędem, który akurat ostatnio zauważyłem dość nagminnie, jest tak zwany efekt pewności wstecznej, czyli takie patrzenie na przyszłe wydarzenia jako łatwe do przewidzenia. To wynika z pewnej ułomności ludzkiej pamięci, czyli patrząc w przeszłość możemy odmiennie, inaczej interpretować swoje ówczesne odczucia. I takim przykładem jest chociażby myślenie, że no przecież to było oczywiste, że po spadku w marcu ubiegłego roku trzeba było kupić za wszystkie pieniądze akcje, a jeszcze najlepiej spółki technologiczne, które najbardziej porosły. Albo tak jak niektórzy mówią, że kryzys w 2008 roku był przecież do przewidzenia, a banki o tym wszystkim wiedziały. No, prawda jest jednak taka, że niestety to wszystko wygląda tak łatwo dopiero po fakcie, a takie myślenie sprawia, że po prostu no, nie uczymy się na własnych błędach. Co więcej, no, inwestorzy wykazują też często tak zwaną iluzję kontroli, czyli uważają, że mogą wpływać na wyniki zdarzeń, które tak naprawdę no, w żadnym stopniu od nich nie zależą. Takim przykładem tego typu zachowania może być na przykład badanie, które wykazywało, że ludzie byli skłonni zapłacić więcej za wybór swoich numerów na loterii niż za jakieś losowo wybrane numery. No oczywiście szansa na wygraną jest taka sama w obu przypadkach, ale mimo wszystko ludzie płacili więcej za taką możliwość teoretycznej kontroli nad tymi numerami. Na rynku to się może przejawiać na przykład tym, że inwestujemy w spółkę, którą albo branżę, którą dobrze znamy, bo tam pracujemy na przykład. Ja to często spotykam się u swoich klientów. Wydaje mi się, że wiedzą o tej branży wszystko, często tak nawet jest. Natomiast no, tracą taki ogólny obraz tego, co dzieje się w innych sektorach. Bardzo częstym błędem jest też awersja do strat, czyli zjawisko, które polega na tym, że no, preferujemy unikanie strat od osiągania zysków. W praktyce sprowadza się to do tego, że na przykład utrzymujemy zbyt długo inwestycje nieudane. No takiej zasadzie, że no, nie sprzedam czegoś ze stratą, poczekam aż się odbije. A z drugiej strony no, zbyt szybko ucinamy zyski na tych, które nam się udały. No bo skoro wzrosło, to trzeba poszukać okazji gdzieś indziej. Z kolei na drugim biegunie mamy zbytnią pewność siebie. Czyli niektórzy z nas po serii udanych inwestycji no, zaczynają wierzyć w swoje nadzwyczajne umiejętności. No i takie zachowanie też może prowadzić do niedoszacowania tego ryzyka czy przeszacowania jakiejś możliwości przyszłości. I tutaj cechą charakterystyczną jest nastawienie wszystkiego na jedną kartę, czyli po prostu inwestujemy tylko w jeden sektor, w jeden kraj czy w jedną spółkę, no co rzadko dobrze kończy się w długim terminie. No co jeszcze? No, inwestorzy stosują też szereg uproszczeń, które w psychologii nazywamy heurystykami. Są one o tyle przydatne, że oszczędzają czas. No niestety mogą też prowadzić do błędów. I jednym z przykładów może być tu tak zwany efekt zakotwiczenia, który polega na tym, że przywiązujemy się do jakiejś pierwotnej ceny, wartości, na przykład ceny, po której nabyliśmy dany produkt finansowy. Inwestorom bardzo trudno uwolnić się od tej pierwotnej kotwicy. Nawet pomimo tego, że są nowe informacje, które powinny jakoś na te nasze zachowanie wpływać, to my trzymamy się tej pierwotnej kwoty, ceny czy czegokolwiek innego. No i to, że inwestorzy przegrywają z rynkiem głównie z powodu emocji, jest bardzo ciekawe, bo jak Państwo wiedzą, finanse są nauczane jako dziedzina oparta raczej na liczbach, na matematyce. Czyli my tworzymy jakieś formuły, wkładamy dane i otrzymujemy rezultat. Natomiast wbrew pozorom inwestowanie to nie jest nauka ścisła. Ja bym powiedział, że bardziej jest to taka miękka umiejętność, czyli to, jak się zachowujemy, ma dużo większe znaczenie niż to, co wiemy. A zachowania no dość trudno jest nauczyć nawet osoby bardzo, bardzo mądre. Z mojego doświadczenia wynika, że takim głównym problemem jest to, że wielu inwestorów no nie ma żadnej strategii. Czyli tak paradoksalnie potrafimy spędzić kilka dni na szukaniu nowego sprzętu do domu, ale jeżeli chodzi o nasze gromadzone przez lata pieniądze, to szukamy tej drogi na skrót, jakichś prostych rozwiązań, chcemy decyzję podjąć w ciągu paru godzin. A tak się po prostu nie da. Także moim zdaniem takim pierwszym krokiem, który w ogóle musimy zrobić, zanim zabierzemy się do inwestowania, jest pomyślenie nad jedną bardzo ważną kwestią, czyli ile jesteśmy w stanie stracić, żeby nie wpłynęło to na nasz obecny poziom życia.
Dla jednych to może być kilka procent spadku, inni są w stanie zaryzykować cały kapitał, ale to nam w dużej mierze determinuje, w co w ogóle jesteśmy w stanie zainwestować. No przykładowo, no akcje w długim terminie pewnie przyniosą dużą stopę zwrotu, tak jak to wyglądało historycznie, no tylko co z tego, jeśli my sprzedamy je po pierwszym lepszym spadku o, nie wiem, kilkanaście procent, a takie zdarzają się przecież bardzo często. Tak samo można myśleć o każdym innym rodzaju inwestycji. Na praktycznie każdym rynku te spadki są regularne. Nie jest to sygnał, że rynki działają źle, to po prostu jest ich cecha. Czasem te spadki są widoczne od razu, na przykład na giełdzie, a czasem nie. I tutaj dobrym przykładem jest rynek nieruchomości, gdzie ceny też się zmieniają, tylko po prostu nie widzimy tego, bo ten rynek jest nieco mniej przejrzysty niż rynek akcyjny. Ale musimy mieć świadomość, że ta zmienność towarzyszy inwestorom zawsze i właśnie z tego powodu możemy zarobić więcej niż na depozycie. Ten cały ból czy dyskomfort, jaki czujemy, patrząc raz na jakiś czas na nasze aktywa, które spadają, jest taką ceną, takim biletem, który nas puszcza do tego, że w przyszłości będziemy mogli tym zyskiem się po prostu cieszyć. Po drugie, no nie możemy zapomnieć też o określeniu horyzontu, czyli mając na przykład kilka lat, możemy spokojnie pozwolić sobie na dużo ciekawsze rodzaje aktywów, jak na przykład rynek akcji, ale gdy szukamy tylko miejsca na zaparkowanie gotówki na parę miesięcy, no tutaj wchodzą w grę tylko i wyłącznie obligacje skarbowe bezpieczne czy jakaś lokata, tak? Więc to też jest na tym etapie dość istotne. Warto też odpowiednio wcześniej pomyśleć o płynności, czyli środki ulokowane w na przykład nieruchomości, czy jakąś ziemię, dzieła sztuki, czy jakieś inne niepłynne aktywa, no może być bardzo ciężko sprzedać bez wpływu na cenę, a takie sytuacje nieprzewidziane się po prostu zdarzają. Dlatego dobrze jest określić, jaka część całego portfela może mieć dużą płynność i możemy ją sprzedać w ciągu paru dni, a z jaką częścią możemy sobie spokojnie poczekać po prostu dłużej. Pamiętajmy też, że dobre inwestowanie no nie polega na osiąganiu najwyższych stóp zwrotu, czyli szukaniu tego, gdzie można zarobić najwięcej, bo to są zazwyczaj pojedyncze strzały, które no, trudno powtórzyć. Moim zdaniem dobre inwestowanie polega na tym, żeby osiągać w miarę dobre wyniki, które są dla nas akceptowalne i utrzymywać je jak najdłuższy czas. Dopiero wtedy pojawia się potęga procentu składanego, o którym już wcześniej moi koledzy mówili. Na koniec dodam, że żeby dobrze inwestować, nie trzeba mieć ogromnej wiedzy czy umiejętności, ale trzeba mieć przynajmniej jakikolwiek plan, czyli wiedzieć, czego się spodziewać, no i konsekwentnie realizować swoją strategię. Bo jak powiedział kiedyś Warren Buffett, rynek jest narzędziem transferu środków od inwestorów niecierpliwych do cierpliwych. No i wydaje mi się, że trudno się z tym nie zgodzić. Tak, także oprócz tej strategii inwestycyjnej, która jest jakby kluczowym dokumentem, kluczowym planem działania w budowie naszych portfeli i ich serwisowania, oprócz również tej dywersyfikacji, czyli pozbycia się tego specyficznego ryzyka, takim trzecim kluczowym elementem jest również trafne i odpowiednie ułożenie sobie alokacji tego portfela, czyli alokacji rozumianej jako udział, rozłożenie tego portfela pomiędzy akcjami a obligacjami, czyli dwoma tymi podstawowymi klasami aktywów. I teraz poprosiłbym już ostatni slajd. I jeszcze raz chciałbym się powołać na nasze doświadczenie, które i wiedzę, którą otrzymaliśmy z przeglądu dziesiątek portfeli klientów indywidualnych. I takim domyślnym, podstawowym, przeciętnym inwestorem na rynku polskim jest inwestor konserwatywny. Co to konserwatywny albo stabilny? Może. Czyli co to oznacza? Że taki przeciętny inwestor w Polsce posiada portfel składający się z około 30% akcji i 70% obligacji, czyli tych instrumentów dłużnych. Warto również tą alokację pomiędzy te dwie podstawowe klasy aktywów skonfrontować sobie z takim przeciętnym inwestorem czy Europy Zachodniej, czy innych rynków rozwiniętych i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy faktycznie ta moja alokacja odbiega od jakichś
światowych standardów i czy ona jest odpowiednia dla mnie. No i tutaj jakby z pomocą przychodzą nam dane Banku of America, który pokazał, jak wygląda alokacja jego klientów private'owych pomiędzy trzy klasy aktywów. No tutaj została oczywiście dodana ta gotówka. Pamiętajmy, że ta gotówka stanowi jakby znikomą część, także warto skupić się tylko na tych obligacjach i akcjach. I teraz tak, spójrzmy sobie proszę na taką linię czy prostokąt w kolorze szarym czy ciemno-czarnym. Tu prezentuje to jakby przeciętną średnią alokację w daną klasę aktywów na przestrzeni lat, od 2005 do 2021 roku. Czyli taki klient Banku of America posiada przeciętnie ponad 50 akcji w portfelu, dokładnie jest to około 55%. Aktualnie udział akcji w portfelu wzrósł do ponad 60%, czyli taki przeciętny portfel jest portfelem zrównoważonym, posiada około 50% akcji. Jeżeli spojrzymy sobie na tą część obligacyjną, przeciętnie aktualnie udział ten zjechał jeszcze zdecydowanie niżej, uplasował się poniżej 20%. Oczywiście tutaj takim głównym czynnikiem, tym głównym determinantem jest aktualne otoczenie makroekonomiczne. Między innymi ultraniski poziom stóp procentowych, czyli te niskie stopy procentowe determinują nam zdecydowanie niższe rentowności obligacji, stąd klienci rynków rozwiniętych ograniczyli udział tego typu klasy aktywów na rzecz instrumentów akcyjnych. Czyli wracając do głównego tematu naszej prezentacji, co mógłbym zrobić lepiej, co mógłbym zrobić skuteczniej w moim portfelu, to na pewno zastanowić się, czy ta alokacja aktywów jest odpowiednia i czy dzięki tej bieżącej alokacji jestem w stanie osiągnąć swoje założone cele. Oczywiście tak domyślnie nie namawiamy tutaj, nie zachęcamy do takiego bezrefleksyjnego zwiększenia udziału akcji w portfelu, ponieważ jak wiemy, no większy udział akcji, no to oczywiście większa zmienność. Bardziej tutaj podpowiadamy, aby skupić się na tym horyzoncie inwestycyjnym, ponieważ nasi klienci, tacy inwestorzy polscy, oni jakby deklarują bardzo krótkie horyzonty inwestycyjne, to jest roczny bądź dwuletni. A często jest tak, że moglibyśmy ten horyzont inwestycyjny wydłużyć sobie do 10 lat, bo to jest tak, że spotykamy się z tym klientem co rok czy co dwa lata i co dwa lata klient deklaruje, że ma ten horyzont inwestycyjny dwuletni, ale tak faktycznie to po 10 latach dowiadujemy się, że ten horyzont mógł być 10-letni. Jeżeli byśmy z samego początku założyli sobie ten zdecydowanie dłuższy horyzont inwestycyjny, takie założenie pozwoliłoby nam zdecydowanie zwiększyć udział akcji w całym portfelu i to oczywiście pozytywnie przełoży się na oczekiwaną stopę zwrotu. Ale pamiętajmy również o tym takim negatywnym parametrze, czyli zdecydowanie większym ryzyku. Także już podsumowując całą naszą prezentację, cały nasz panel dyskusyjny, co mógłbym zrobić lepiej ze swoim portfelem, jak mógłbym go poprowadzić w bardziej skuteczny, bardziej efektywny sposób, to na pewno warto ułożyć sobie strategię, czyli plan działania. Warto skupić się na ułożeniu odpowiedniej alokacji, czyli tym podziale pomiędzy akcje a obligacje we własnym portfelu, który będzie odpowiadał moim cechom wewnętrznym, jak i takim parametrom jak horyzont inwestycyjny, jak oczekiwany wynik. No i tym trzecim kluczowym elementem, który omówiliśmy na początku, jest oczywiście dywersyfikacja, czyli wykluczenie tego ryzyka specyficznego i podłączenie się pod światowe trendy. Także bardzo dziękujemy za uwagę i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych panelach.